Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w filmie z oceną albo analizy najnowszego trailera do gier Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee na Nintendo Switch nareszcie, nie już na starym konsole Nintendo, tylko na Nintendo Switch, więc co, od razu za przechodzimy do trailera. Dobra, mamy Nintendo Switch. Mamy gościa w Pokémon Go grającego, tutaj Pikachu jest przed nami. Dobra, tu ziomek już schodzi z rowera, wchodzi po tych schodach No, Pikachu wchodzi pierwszy I teraz tutaj mamy Nintendo Switch w tle No, i teraz patrzcie na tą niesamowitą grafikę, w porównaniu do tych gier z 2DS albo 3 ds To ta grafika jest naprawdę niesamowita Ta grafika jest naprawdę niesamowita Dobra, a więc teraz mamy graj z jednym Joykonem. Widać Pokémony w trawie to też jest bardzo ciekawe. Nigdy tak nie było wcześniej w grach. I Pokémon się rzuca tak jak w Pokémon GO, tylko że Joy-Conami tak machasz. Ruszasz nimi, tak? No, to jest identycznie jak w Pokemon GO, trochę szkoda, że nie ma walki wcześniej z tymi Pokemonami dzikimi. I tak, Sherry Friends. Graj z przyjaciółmi możecie grać w dwie osoby na jednym ekranie. I tutaj jest takie coś, że jakby dwie osoby naraz łapią jednego pokemona i wychodzimy, Excellent. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi. Ale tutaj jest Double Battle. Jeśli grasz w dwie osoby, to możesz grać Double Battle, a nie takie solo. To wygląda wyglądał Bug Catcher, to jest niesamowite. Jest nowe akcesorium, Pokeball taki. Jest taki trochę joycon też, rzucasz nim. <laughs> No i ten pokeball wydaje dźwięki pokemona, którego złapiesz. To teraz jest naprawdę świetna. No, dźwięki pikachu. I teraz jest połącz z Pokémon go. Gościu sobie, sobie łapie dratini. Przychodzi do domu, wyciąga switcha i przesyła sobie tego dratiniego do let's go pikachu czy tam let's go eevee. Ale przychodzi on do go parku. Nie wiadomo jak ten go Park będzie działał. Ale ze switcha do telefonu też można sobie przesłać. Więc to też jest naprawdę spoko. Jeżdżenie na Pokémonach. Pokémony podążają za tobą, bo to jest tak naprawdę remake albo taki spin-off. Pokémon Yellow, tam w Pokémon Yellow też Pokémony podążały za tobą, bo można przebierać tego Pikachu i Eevee. Te maskotki jakby tych, tych gier. Tutaj jest zespół R. I. Ten niesamowity Mewtwo. Jak on tutaj wygląda, to jest niesamowite. Twoja pierwsza przygoda w nowym stylu. No i tutaj Pikachu i Eevee biegną jeszcze na koniec. I no, Pokémon Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. No, dostałeś prezent. Możesz spotkać specjalnego Pokémona. Więc jest to szansa, że to będzie. Jeszcze nigdy wcześniej nie widzianych Pokémon, a to wszystko będzie już 16 listopada tego roku. Ale tego roku, a już w przyszłym roku Nintendo i Pokémon Company zapowiedzieli następną grę Pokémon. Tego jakby tego głównego wątku, jak to już będzie ósma generacja. Będzie w połowie przyszłego roku, więc niesamowite, że teraz wydają jedną grę, a w przyszłym roku już następną. Więc jeśli tylko będę miał okazję, kupuję Switch'a, kupuję tą grę, nagrywam gameplay. Raczej to szybko nie będzie, ale postaram się jak najszybciej. Więc słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych grach i czy zagracie w nie. A jak zagracie, to w którą wersję? Let's go? Pikachu czy Let's go? Eevee? ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, jeszcze się będę zastanawiał. Ale słuchajcie, to było na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mówił Jaro Yohei, cześć Siemano i Piona.